Przede wszystkim, no, poziom 7. Dalszy ciąg, tyrany. Dobra. Poganiajmy dalej wiarołomców. Wygląda na to, że każde bydło potrzebuje jakiegoś poganiacza. Same nie pójdą tam, gdzie trzeba. Chcecie tę wioskę, to sobie weźcie. Życzę powodzenia, gdy nadejdą po wodzie. My jesteśmy po wodzie. Przecież poddaliśmy się, czy wojna nie powinna się już skończyć? Tak, jeszcze się nie buntowali, to by się skończyła. Geniusze. Kairos, the soldiers are here! Tak. Spostrzega. Czy geniuszu, czy coś. Okej. Okay. Tutaj mamy chyba jakiegoś żołnierza. Mamy nad paru żołnierzy. Matani Sybil. Wysoki głos Matani Sybil rozbrzmiał donośnie, skoro on już z ciebie leć do mieszkańców wiosku. Nie obawiajcie się, synowie i córki wierzchołka! Siepacze Krosa stoją u naszych bram, ale gwardia wędrjeńska was nie opuści. Dzielni wojownicy gwardii wędrjeńskiej, te przybłędy i sprzedawczyki zamierzają spalić nasze domy i wymordować nasze rodziny. Przywołajcie resztki swoich sił i pokażcie Krosowi, jaka jest cena najazdu na naszą ziemię. Kilku żołnierzy wychodzi z pozornie domkniętych drzwi i ze słabo oświetlonych uliczek. Ich oczy płoną gniewem. Partyzanci wydają okrzyk bojowy, by dodać sobie odwagi, jak kiedy dobywają broni i ruszają do ataku, zauważasz szary błysk żelaza. Jak na grobowego Asha udało im się zdobyć żelazny oręż? Bark przygląda się miejscowym z odrobiną niepokoju i zdumieniem, a potem przyjmuje postawę bojową. Okej, na to, że staliśmy otoczeni. Tak, dobra. Dobrze, że zaczynasz od odnowienia. Możesz go powalić. Ty zmień broń i go nadziej. Okej. Arik. Nie blokuj się. Dobra, ten łucznik się na mnie skupił. Chyba będę musiał go stuntować barikiem. Fajnie. A może po prostu się odsunę. Okej, fajnie, prowokacja. Ty idź tutaj, zaatakuj. Fajnie. To ty możesz teraz pomóc barika. Ty może użyj combo z raczem. Tak, ty już zużyłeś mrożny kolec, a chciałem kogoś tutaj. Trochę denerwuje to, że oni sami wykonują co chcą. Okej. Dokończ tutaj. Fajnie. Teraz możemy rzucić kulę ognia. Może ty rzucić kulę ognia. Okej, ładnie. Ty możesz zamrozić do tego. Zbudowany, kulę ognia. Słabo. Dobra. Ty możesz uzdrowić ją. Ty możesz ją trochę spać. Okej, dobra. Zwrotka trochę się odsunie, jak on rzuca się do ognia. Pay attention, kids! You might learn something! Okej. Idzie dobrze. Will do. Lantry oberwał. Ale chyba nic groźnego. Zwrócić. Ładnie. To już nie powinno być. No, okej. Barik. Tak, to niego miecz ma eksplozję. Zapomniałem. Dlatego czasami przeciwnicy kończą w
taki efektowny sposób. Let's be off. I'll do it for the north. Tutaj mamy coś ciekawego. Może się przydać im. Okej. Cholerne zbiry z północy, jak czegoś chcecie, to po prostu sobie wierzcie, co? Litość, okaż litość naszej wiosce. Chowa wieś sprawa, że niezwykle dobrze zapatrzona i prawdopodobnie jakiegoś czasu jej mieszkańcy pomagają. Tak, buntownikom. Okej, zobaczmy jeszcze tutaj. Coś tu jest? Chyba nie. A, to jest ta... Mantani. Ona tam na górze była. Zobaczmy, czy uda się jej udorwać. Tylko czy będzie miała jakaś pomagierów? Wygląda na to, że ma. Tak. Okej. Okay. Są tutaj, do broni, pamiętajcie o poległych, uczcijcie ich odwagą i męstwem. Kapitan, co się do ciebie, kiedy się zbliżasz? Stanowicielu, jesteśmy prawdziwymi wojownikami, czyż nie? Bitwę powinni rozstrzygać ci, którzy zajmują się zabijaniem. Wypuść mieszkańców wioski, oni nie prosili o udział w konflikcie. Wieśniacy mogą odejść, pozostali stawajcie do walki. Nie śmiem kwestionować rozkazów, ale ta wioska wspiera Gwardię Wędryńską. Jeśli się zostawimy ją nienaruszoną, będzie dalej wspierać naszych wrogów, kiedy tylko odwrócimy się do niej plecami. Okej, Barik ma do nas bojaźń. Okej, sądzę, że Kyros pragnie, byśmy okazali miłosierdzie wieśniakom. Uciekajcie, jakby goniły was za tarty. Gwardziści zostają z tyłu. Dla tej właśnie chwili was szkolono. A teraz pozostali. Uciekajcie, zanim zmienią zdanie. Okej, ruchomy cel jest dla ciebie bardziej interesujący. Zaraz, mamy na nocnik Krosa. Mówisz poważnie? Okej, czy chcemy im pozwolić uciec? Nie. Nie chcemy. Wtedy skupią się z resztą i tak dalej. Na nocnik Krosa. Nie. Nie chcemy. Chociaż z drugiej strony... szlachetny początek naszej najlepszej chwili lub ostatniej walki, tak czy siak. Dobra. Dobra, podejdźmy bliżej. Teraz lantry może rzucić dobrze. To obnowienie. Okej. Zacznijmy od kuli ognia. Ładnie. To teraz... Co? Ty pomóż... Komu? Barikowi. Okej. Ładnie. Możemy kogoś przewrócić, ale czy chcemy? Chyba nie. Okej. Barik. Przeżył tamte? Sorry. Kiedy? Nie mam pojęcia. No dobra. To na to, że będziemy musieli sami coś zagrować. Tylko nie wiem, kto atakuje Barika. Znaczy Lantry'ego. Okej. W każdym razie możesz sam się uleczyć. Ty możesz przewrócić. Okej, ładnie. Okej. To na to, że... już padł. Okej. Pay attention, kids. You might learn something. Okej, ładnie.
to teraz co zrobimy? Możemy użyć tego ognia. Spomóżmy tę zwrotkę. Możemy przewrócić go. Okej, lantry. Chyba łucznik niego strzela, więc... Zatujmy łucznika. Jakie unieruchomienie. Okej, coś możemy jeszcze zrobić. Okej. Rzuć może takie na tego łucznika. Ja zrobię tutaj... combo. Okej, ładnie, teraz nadziałać gościa. Ładnie. Okej, no to ogień. Ładnie. No i dobra. Zajęliśmy się wiarołomcami. Sybil ledwie powłóczy nogami, ślizgając się na kałuży własnej krwi. Unosi głowę i skupia na tobie spojrzenie. Porusza ustami, ale nie mówi nic zrozumiałego. Pada na kolana, chwytając się za bok. Okej, nasi przyjaciele jak zwykle przychodzą posprzątać trupy. Dobra robota, stanowicielu. Jeśli przeżyje, będzie świetnym prezentem dla Archonta Tajemnic. Domagał się osobistego spotkania z każdym dowódcą schwytanym żywcem. To dość optymistyczne założenie. Ci płoniowcy są tacy chorowici. Widok jej cierpień napawa mnie od razu. Zabijcie ją i skróćcie jej męki. Moglibyśmy oddać szkarłatnym chórowi, ale wiecie co? Bądźmy takim standardowym dupkiem dla nich. Dobiją. Dzielnie walczyła. Zrób to! Jej słowa brzmią jak rozkaz wydany z krojonym ustami. Zdecydowanym ciosem rozbijasz jej czaszkę, rozpryskując jej mózg po dachu. W tym momencie pokazaliśmy szkarłatnemu chórowi środkowy palec. Wygląda na to, że w Echowej było więcej wiarołomców niż sądziliśmy. Mieli tu również skład żelaznego oręża. Idę o zakład, że owi niewinni wieśniacy pomagali w szabrowaniu pola, bitwy, a może nawet kradli z naszego obozu. Okej, byliśmy trzeci poziom przychylności zgardzonych. Zobaczę, czy coś tam nam odblokowało. Tak, niewiele żelaznej broni mamy w chórze. Wzgardzeni muszą chyba lepiej pilnować swoich linii zaopatrzenia, co? Co mamy zrobić z wioską? Mieszkańcy mogli zostawić w domach pułapki, więc zajęcie jej jest ryzykowne. Powinniśmy puścić ją z dymem, odcinając wsparcie i wysyłając wiadomość, a słup dymu wskaże naszym wojskom kierunek do punktu zbornego podczas przeprawy przez Matani. Czyżbyśmy zmarnowali czas i wysiłek zdobywając tę wioskę tylko po to, by ją teraz spalić? Uwielbiam mistyczną siłę ognia, sposób jakiego nie zdołacie pojąć, ale nawet ja uważam, że nie czas na podpalanie. Stanowicielu, powiedz proszę Antio, że może sobie spalić swoją połowę wioski, zaś szkarłatny chór woli zachować łup, a nie puszczać go z dymem. Jak zwykle. Nie ma żadnej sensownej opcji, tylko jest jedna bezsensowna i druga bezsensowna. Niepalenie wioski jest w miarę sensowne, ale pomaganie szkarłatnemu chórowi nie jest sensowne. Okej. Dobra, wioskę należy zachować. Pozostałych mieszkańców chcieli do chóru lub wziąć do niewoli. Okej. Nie spadło nam poziom, ale Barik zyskuje bojaźń.
Zbyt wiele zaufania pokładasz w tubylcach, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich ostatnią zdradę. Przy pierwszej okazji zwrócą się przeciw szefowi swojej bandy. Co tylko dowodzi, że mamy rację. To są prawni wojownicy, którzy przydadzą się w armii Crossa. Zresztą szef bandy, który daje się zabić wieśniakowi, nie zasługuje na to, by żyć. Wisi nad nami edykt Crossa. Naprawdę nie mamy nic lepszego do roboty? Słyszeliście, chór zajmie się wioską. Zbierajcie graty. Mamy sporo do roboty, nim będziemy mogli odpocząć. Rozsądna decyzja, stanowicielu. Jeżeli zastosujemy taktykę spalonej ziemi, preferowana przez zgardzonych, to czy mamy potem czym władać? Zająć wioskę, przeszukać domostwa, zebrać wszystko, co zdołacie unieść. Pozostałych przy życiu zaoferujcie łaskę głosów, a wobec niewdzięczników bądźcie brutalni. Stanowicielu, dość już pomogłeś. Żelazna marszałek przykazała, że archonci spotkali się w obozie wzgardzonych i poprosili o twoje przybycie. Trzeba ci czym prędzej wracać do obozu. My tutaj posprzątamy. Okej, świetnie. Zobaczmy, czy coś mieli ciekawego. Chyba nie. Tutaj żelazny miecz dwuręczny oraz imperialna falkata żelazna. Okej, czy to będzie dla ciebie upgrade'em? Tak. Dobra. Ten miecz dwuręczny... Nie wiem, zobaczmy, jakby zwrotka sobie z nim radziła, ale pewnie nie najlepiej. Okej. Dobra. A więc tak. Wymazanie przy trafieniu wrogą. Ładuje energię przeciwników o niskim poziomie zdrowia, przez co po śmierci wybuchają. Może lepiej weźmiemy ten zwykły miecz po prostu. Ma plus 1 przebicia pancerza. Bardziej się przyda niż wybuchanie zabitych przeciwników. Bardzo rzadko zdarza się, żeby przeciwnicy ustawiali się koło siebie i żeby wybuchający przeciwnicy rzeczywiście coś ranili kogoś nawzajem. Okej. Może weź ten miecz jako drugą broń. Okej, ty nie masz więcej zestawu, więc nawet nie spróbujemy tego miecza. Może gdybym ja sobie wziął to na drugą miecz? Nie, nie ma sensu, bo mam małe zdolności w walce bronią wręcz, więc... Bardziej się opłaca brać wręcz na truszczkę, niż coś, na czym się nie zna. Okej. Łuk myśliwski teraz obca w takim razie jest gorszy. I to też schowamy sobie. Dobra. Coś tu mamy. Tak, jeszcze jedną na to, że beczkę do zbadania. Okej. Starzec muła. Już wam mówiłem, nie opuszczę domu. A to nie te fioletowe półgłówki. Przepraszam, nie chciałem na ciebie nakrzyczeć. Wzrok jest już nie ten co dawniej. Nazywam się Mua, jestem tu odkąd dolinę zajął król Okon. Jesteś od hegemona, tak? A hegemon przynosi ład, tak? Więc się podają. A teraz zostaw mnie i mój dom w spokoju. Dobra, co powiedzieć? To pole bitwy z rozkazu Tunona. Wszyscy cywile muszą je opuścić pod groźbą śmierci. To prawdy? W takim razie ja uznaję ciebie za chędożonego... kupę cuknącego zwierzcowego gówna. Starzec wachluje dłonią swój zadek, oddając, że przegina smut w swoją stronę. Przecz mi z oczu i zabierajcie ze sobą te czcze pogróżki. Wątpię, czy zakwaterowanie tu szkarłatnego chóru będzie ci odpowiadało. Osada zostaje przekształcona w garnizon. Wielce mi to. Garnizon? Myślałem, że to tylko garstka durniów. Bierzcie się za łby, jeżeli wkraczają żołnierze. Kręcę z głową, mam jeszcze coś po naszym, po czym spogląda ciebie ze zbrojną miną. Tylko mi tu brakowało armii innych nicponi domagających się kwatery od jedynego gościnnego mieszkańca. Ani chwili spokoju. Dobrze, zbiorę swoje rzeczy. Lepiej się stąd wynieść, zanim wojsko rozbije obóz na rozstajach. Co?
Możemy coś z nim zrobić? A, możemy go zabić. Zamknięte drzwi. Możemy otworzyć zamek wytrychem? Okej, okay. Co my tu mamy? Sztabkę, żelazne sztaby zespolonych. Te żelazne sztaby są znakowane przez pieczęcią gildii zespolonych. Okej. Okay. Ty cholerny przybłędo! Wynocha! W jednej z tych beczek znalazłem żelazo zespolonych. Masz się z czego tłumaczyć, staruszku? To młodzi zawsze wykorzystują starych. Nie miałem wyboru. Jakiś czas temu zjawili się tu jacyś dziwni. Mówili, że wspierają gwardię wędrieńską, ale nigdy wcześniej ich nie widziałem. Nie miałem wyboru. Ci tak zwani bojownicy wolność zabiliby mnie, gdybym się nie zgodził. Więc Mantani zjawiła się po żelazo? Niezupełnie, natknęła się na nie przypadkiem, jak ty, kiedy pomogła umocnić wioskę na wypadek takiego ataku jak ten. Była zaskoczona, ale z przyjemnością je wzięła. Wieśniacy zmuszają cię do wspierania gwardii wędriańskiej, brzmi podejrzanie. Masz problemy ze słuchem? Cały czas to mówię, nie chcę mieć nic wspólnego z tą durną wojną. Dobra. Tak czy inaczej wiedziałeś, a wzgardzeni każą ci za to zapłacić. Proszę, nie, na pewno mnie stracą. Trzeba było o tym pomyśleć, zamiast się cieszyć. Ta. Okej, okay, spoko. Tutaj jest to żelazo, o którym była mowa. Okej, okay, fajnie, mamy nowy akcent. Sigil siły. Okej, zaraz to zobaczymy. Ryba oraz miód pitny. Mech. Let's be off. Skrzynie mają nacięcie na lewym górnym rogu, a ślady ziemi wskazują przyciągnięte je z pobliskiego domu. Okej. Okay. Przynajmniej wiemy również skąd obrońcy mieli żelazne bronie. No dobra, wracamy się do obozu zgardzonych. Nam to zajmie. Ciekawe, że tutaj nie wchodzą takie statusy od zmęczenia, więc nie musimy chyba odpoczywać co jakiś czas. Ale to chyba wpływa, znaczy zgadza się z ogólnym takim bardziej heroicznym nastawieniem. Takris Ari, Gwardia Wędryńska. Okej. Okay. Okej, okay, list dostaliśmy pierwszy. Dobra, zobaczmy. Wbijamy w drugi poziom już... drugi poziom wrogości z nimi, ale dobra. Nie jesteśmy szaleńcami. Wiedzieliśmy, że Keros rzucił na naszą dolinę edykt. Być może hegemon ma wyjątkowo czarne poczucie humoru, ale zapewniam cię, że śmiałam się w głos, gdy się dowiedziałam, że wyrok śmierci został wydany zarówno na wiarołomcę, jak i marionetkę hegemona. Na wiarołomce, tak. Miałam bardzo niskie oczekiwania wobec sługi tak zwanego Archonta Sprawiedliwości. Tunon zawsze zdaje mi się być jedynie biernym pachołkiem, który zasiada na tronie tylko po to, by uzyskać rzeźnie i gwałty, jakich dopuszczają się pozostali Archonci. Jest twarzą dobrobytu, która pozwala hegemonowi mówić jedno, a robić coś przeciwnego. Miałam nadzieję, że rzeczywiście będziesz służyć sprawiedliwości, a nie Archontowi. Twoje czyny świadczą jednak o czymś przeciwnym. Przynajmniej mogę ci podziękować za potwierdzenie, że mój cynizm był w pełni uzasadniony. Jeśli przetrwasz nadchodzącą rzeź, pamiętaj, że ja, Tarkis Ari z Gwardii Wędrieńskiej, biorę odpowiedzialność za czyny moich ludzi.
Jeśli moi wojownicy trafią pod topór sądu, powiedz Tunonowi, że głód i rozpad sprawiły, że bez trudu dali się wmanipulować w walkę z cudzą sprawę. Skłam w ich imieniu, tak jak kłamałeś w imieniu hegemona. Tarkis Ari, kapitan Gwardii Wędryjskiej, wierna córka Wierzchołka. Okej. Okay. Aby jak dykt pochłonął twój bezużyteczny żywot. Miła pani, miła. Dobra. Stanowicielu, archonci przebywają teraz na wiacie dowodzenia. Jak zwykle. Właśnie, coś miałem sprawdzić. A, miałem sprawdzić, czy nie dostałem czegoś za reputację. Skardzeni. Okej, dostali. Pasywne. Stańcie razem, stańcie dzielnie. Tempo pulsowania na 3 sekundy obszar działania sprzymierzeńcy. Stanowczość plus 1 przez 3 sekundy, promień 3 metry. Okej, wszyscy członkowie drużyny w pobliżu otrzymują premię do stanowczości. No, okej. Czy muszę to aktywować jakoś? Stancą? Sten? Nie. Okej. A właśnie mam... wolną rękę? Nie. Okej, dobra. Let's be off. Czekaj, dajmy do tej pani. Pani, tak? Do tego, kto nam zwrócił... zlecił to zadanie. Znalezienie żelaza. Dał ci się znaleźć żelazo? Oto i żelazo. Dobrze, że wiadomo, nie udało się wiele ukraść. Okej. Pierścienie. Nie mogę wyrazić słowa, ile to dla nas znaczy. Powiadomił przełożono o tym, co zrobiłeś dla Legionu. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Okej, dobra. Chcę zobaczyć twoje towary. Coś dostaliśmy nowego? Mam krwawego tropiciela. Nie. Dobra. Okej, wszyscy. Prawie wszyscy awansowali, powiem. Tak. Dobra, no to zajmijmy się awansem. Barik sobie dalej podpakuje życie. Potem skupię się troszkę więcej na celności, ale na razie życie starcza dla Barika. I zobaczmy, co możemy mu dać. Pościg na początku Barik B. Po użyciu szczęku żelaza Barik przez krótki czas będzie atakował podwójnie swoimi. Okej, okay, to brzmi fajnie. Muszę dla Barika nawiązanie walki z dodatkowym przeciwnikiem, to również brzmi fajnie. Okej, okay, pytanie odwet, czy... Chyba to bardziej mi zależy na tym. Okej. Okay. Zwrotka. Co tobie chcemy dać? Może siłę? To nie daje bonusu do dwóch broni. Finesse daje bonus do dwóch broni. Oraz chyżość. Może dajmy jej na razie żywotność. To się jej również przyda. Okej. Okay. I daj mi coś swych mistrzyni. Po zabiciu przeciwnika będzie... Okej, okay, spoko. Zwrotka szybko. Co i dodatkowo? Tempo ruchu plus 50%. Okej. Okay. A co to jest? Uchroniczymy się zagląd celów lub przeciwko wola. Szał przez 19 sekund prowokacja. Wyskiwanie gotowości tylko za 20% serowie zwiększone wolę zmierzch na prowokację. A, mech. A, nie chcę zwrotką prowokować przeciwników. To może weźmy ten zabójczy szał. Dobra. Teraz moja kolej. To... Co mi da bonusy do przebiegłości i do wiedzy? Stanowczość mi da. Oraz zmyślność mi da. No to wezmę stanowczość. Po kolei będę. Najpierw jedną, potem drugą. Awansową. Dobra.
Daj bonus do wiedzy, daję bonus do wiedzy. Dobra, teraz magię. Stożek magii. Za pomocą magicznej laski skieruj impuls energii powodujący obrażenia przeciwników przed tobą. Ta tarcza energetyczna, pancerz plus 4. Tylko na obrażenia... To brzmi fajniej. Dobra, no to weźmy to. Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. Nie chcę tego. Gdzie jest mój stożek magii? Pchnięcie. Stożek magii. Ile to zadaje obrażeń? Obrażenia 7 kwas. 0,8 razy broń podstawowa przeciwko magii. Okej, okay, czyli nie zadaje zbyt dużych obrażeń, ale robi spore AOE. Okej, okay, dobrze. W następnym odcinku odwiedzimy Archontów. Dowiemy się, co, jakie są dalsze plany w stosunku do zajęcia się wieromomcami. Wygląda na to, że jesteśmy już chyba całkiem blisko zdobycia doliny. Już przekroczyliśmy rzekę, już chyba nic nie stoi naszej drodze do... jak to się nazywa? Na zadanie? Nie pamiętam, jak się to nazywało. Dobra, w każdym razie będziemy dalej iść w tamtym kierunku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!